projekt stypendialny dotyczy nagrania wideoklipu do jednego z utworów z płyty, którą niedawno nagrałem i którą premiera ma właśnie dzisiaj. Jest to koprodukcja z tancerzami białostockimi. Jeszcze do końca nie mamy pewnej obsady, ale już jestem w trakcie zbierania, jestem w trakcie dobierania osób, które zajmują się choreografią, które zajmują się nakręceniem tego wszystkiego. Będzie to klip na zasadzie master shotu, czyli no, ciężka jakby praca przed nami. Dużo ćwiczeń, dużo prób. No, zobaczymy, jaki będzie efekt niebawem. Na pewno finansowy zastrzyk jest niezbędny przy tego typu produkcjach i jest to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, bo takie produkcje zdecydowanie potrzebują zdecydowanie większego budżetu, ale mając już chociażby właśnie taką kroplę, można naprawdę drążyć skałę. Ja na co dzień jestem radiowcem, więc rozmawiam, nagrywam, montuję. I w mojej pracy radiowej bardzo często spotykam przeciekawych ludzi, którzy związani są z naszym regionem, którzy są znani w Polsce, ale jednocześnie korzeniami siedzą tutaj na Podlasiu i że tu tak bardzo mocno są zaimpregnowani również tą naszą kulturą podlaską. Chciałam napisać o nich reportaże, dlatego też zgłosiłam temat pod takim roboczym tytułem Mój dom i chciałabym tam opowiedzieć o takich ludziach jak Krzysztof Czyżewski, jak Piotr Domalewski, jak Justyna Sińczyło, którzy mieszkają być może już w tej chwili, tak jak pani Justyna, która jest aktorką, poza Podlasiem, ale tutaj zawsze wracają, żeby znaleźć swoje korzenie. Łączna wartość stypendiów w tym roku wynosiła 206 tysięcy złotych. 6 stypendiów półrocznych o wartości 7 tysięcy złotych oraz 16 stypendiów rocznych o wartości 10 tysięcy złotych. To stypendium jest takim rodzajem imperatywu kategorycznego, to znaczy czegoś, co się musi skończyć i zacząć. My wszyscy, tak jak patrzyłam tutaj na stypendystów, pracujemy zawodowo, związani jesteśmy z różnymi miejscami twórczymi, które wymagają od nas ciągłej aktywności. I właściwie bardzo trudno jest znaleźć trochę takiego czasu na realizację marzenia. W związku z tym, kiedy zobowiązujemy się być stypendystami Marszałka Województwa Podlaskiego, to jest to już rodzaj jakiegoś takiego zobowiązania, które musi się spełnić po prostu, więc to pozwala nam na dokończenie tego marzenia, na postawienie kropki nad i nad stworzeniem jakiegoś nowego dzieła.